Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was do mojego malutkiego skrawkądzika, po którym Was oprowadzę i pokażę Wam, jak sobie wszystko urządziłam. Zaczynamy. Najpierw pokażę Wam całość. Jak widzicie, to jest bardzo niewielka powierzchnia, ale jest tu wszystko, czego potrzebuję. Jak możecie zauważyć, tutaj się wchodzi. I już są moje rzeczy, natomiast tutaj mamy łóżko, bo to jest nasza sypialnia. Ale stwierdziliśmy, że na razie tak to urządzimy. Jeżeli kiedyś zdacie taka potrzeba, to zmienimy. Tutaj Wam tak może po troszku pokażę, jak to wygląda. Momentami może być ciemniejszy obraz, bo jesteśmy pod światło. I opowiem Wam, jak sobie tu wszystko poukładałam. Może zaczniemy od tego. Aha, i jeszcze w międzyczasie powiem Wam, co będę chciała zmienić w najbliższym czasie i co będę chciała zrobić inaczej. Na pewno jeśli chodzi o to po tutaj. To jest taki pojemnik drewniany, w którym trzymam swoje hafty i muliny. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja w wolnym czasie też lubię sobie troszkę pohaftować. I na przykład często zabieram hafty na wakacje, jak nie mam jak za bardzo zabrać tego mojego skrapowego dobytku. Aczkolwiek odkryłam w formie travelersów, że jest możliwe zabrać trochę rzeczy ze sobą na wakacje. Ale może kiedyś nagram Wam taki filmik, jak się spakować na wakacje z robótkami. W każdym razie tutaj mam mój haft, ten co robię aktualnie. Uj, coś tu leci. Tutaj mam hafty, które już zrobiłam, jakieś wzory, muliny posegregowane. Pokażę Wam, co tutaj haftuję. Teraz to są kawy, bo ja jestem baristką, jak już Wam kiedyś mówiłam. W jakimś filmie wspominałam na pewno. Pokażę całość, jak skończę haftować. I następnie przechodzimy, mamy wózeczki z Ikei. I właśnie chciałabym, żeby w tym miejscu był jeszcze jeden wózek. Tak sobie myślę, bo wiecie, ja tu mam dość mało miejsca. Jak potrzebuję więcej, to ja sobie te wózki wysuwam, przesuwam. One są na kółeczkach, więc jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. Poza tym są solidnie wykonane. Pierwszy wózek to tutaj trzymam sobie papiery 30x30. Tutaj mam całe papiery, całe kolekcje, jakieś pojedyncze papiery. Tutaj mam też takie mniejsze troszkę. Takie A4 bloczki, pudełka na karty i tutaj mam też takie jakieś papiery specjalne, czyli wizytówkowe albo poembosowane. Tutaj mam też właśnie takie wizytówkowe do tagów na przykład i ścinki, wszelkiego rodzaju ścinki, które mi zostały. Ja rzadko kiedy przechowuję ścinki razem z kolekcjami, chyba że są to naprawdę duże kawałki. Tutaj widzicie takie maleństwa, które i tak jeszcze sobie do czegoś wykorzystam. Tutaj mam torbę lnianą. Mam tu tylko to, co przyda się. I naszą skraptubową przypinkę. Zawsze je zabieram na jakieś tam zloty. Tutaj niżej mam rzeczy, które przechowuję w takich plastikowych kopertach. To jest akurat ten kit jesienny do zrobienia junk journala, który pokazywałam Wam w jednym z filmików, zamówiłam sobie z Etsy. Może trochę trząść, trochę nieporęcznie, bo mało miejsca, ale tutaj mam w kopertach foliowych pochowane rzeczy do powycinania bądź już wycięte, tekturki. Już wiem, że na tekturki na pewno będę chciała znaleźć jakiś inny sposób, bo ten jest absolutnie niewygodny. Tutaj mam jakieś diecasty dalej, naklejki foamiran, a tutaj mam puperełki, jakieś kryształki i rzeczy, które będę chciała sobie zmediować. Taką małą, takie małe płótno. Tutaj mam ze Snip Artu, co kupiłam na zlocie. Pojemniczek. Oj. Pojemniczek do shaker boxa. Także takie drobnostki. Z powrotem. Czeka na swoją kolejkę. I jeszcze niżej mam płytki do Big Shota. I może Wam tak pokażę w tym kartonie z Lasockiego. Mam wszelkiego rodzaju
tasiemki, sizal, wstążki, koronki. Na to też muszę znaleźć sposób, bo nie chciałabym, żeby to tak zostało. Tutaj mam wywołane zdjęcia, już czekają, aż będzie chwila i zrobię na nie album. A w tej kosmetyczce mam rzeczy związane z szyciem, czyli szpilki, nożyczki do tkanin, igły, różnego rodzaju szpulki. Odłożymy sobie to. No, mało wygodnie będzie ten filmik, ale chociaż zobaczycie, jak pracuję. Kolejny wózek. Tutaj mamy tak, tutaj mamy taką zbiernikę, to co najbardziej jest mi podręczne. I w tym koszyczku trzymam sobie nożyczki, szpatułki, skalpel do przytrzymywania, kość, taki pojedynczy dziurkacz. Tutaj mam ołówki, pędzle na wodę. W szklanych słoiczkach trzymam sobie kwiatuszki. One są tak raczej posegregowane kolorystycznie. Tutaj mam taki kartonik. To jest mój pierwszy depukuparzowy, który robiłam w ogóle nieudany. Strasznie się pobrudził i pomarszczył, ale to nic. I tutaj mam taką zbieraninę różnych rzeczy, które chciałabym użyć do junk journalu. Jakieś muszelki, rozgwiazdy, listki. Ten pojemniczek stoi u mnie na razie pusty. Wcześniej miałam w nim markery, ale sprzątałam przed nakręceniem filmu i na razie myślę po prostu, co z nim zrobić, co tutaj wsadzić. Tu mam taki pojemniczek, w którym trzymam sobie takie, że tak powiem, pisadła specjalne, czyli jelly roll, mikrony, brush peny, ecoliny, kuretake. Tutaj mam szklane pióro. Pokazywałam je na moim Insta Stories kiedyś. Fajna sprawa, bo chciałabym też umieszczać w kartkach i albumach jakieś ręczne napisy, ale chcę to robić ładniej. I tam mamy linijeczki metalowe i plastikowe i kosteczki 3D. Aha, tutaj mam jeszcze ekolinę w płynie. To właśnie do tego szklanego pióra. Przechodzimy niżej. Tutaj mam swoje wizytówki. I tak, tutaj z boku mam papiery szkicowniki, papiery do kwiatków, do mix mediów, papier akwarelowy. Tutaj mamy maszynkę z Nelly's Choice do stemplowania. Project Life, czyli karty, zestaw kart do Project Life, bo ja robię taki album. Kiedyś też pokazywałam miesiąc po miesiącu, zrezygnowałam z tego, bo jednak jest to dla mnie zbyt prywatna rzecz. Może kiedyś jakieś tam strony Wam jeszcze pokażę, ale nie wiem. A pod spodem mam różnego rodzaju gazetki skrapowe. I z tyłu, jak widzicie, kredki akwarelowe. To są zwykłe takie kredki akwarelowe, nie jakieś super drogie, kupione kiedyś w Netto. I z tyłu za kredkami, czyli tutaj, jest mała tablica do bikowania. To sobie odłożymy na miejsce. Powiem Wam, że ciężko mi się było przyzwyczaić, bo miejsce w pracy, które miałam wcześniej, było dużo większe. Miałam dużo większy stół i było mi wygodniej. Aczkolwiek nie było to typowy taki kącik do skrapowania. Natomiast ta przestrzeń nauczyła mnie tego, żeby mieć wszystko poukładane, żeby odkładać na bieżąco na miejsce. I powiem Wam, da się przyzwyczaić do takich warunków. I tutaj na samym dole mam, tak, tutaj mam taki pojemniczek z brokatami. Odbijam się, świetle, brokat różnego koloru i mikrokulki. I tam mam dalej takie dwa, na pewno się już spotkaliście z tymi pojemniczkami. To są pojemniczki takie na śrubki, nakrętki. Ja tam trzymam sobie posegregowane różne spinacze, zresztą pokażę Wam. Tutaj mam pręciki do kwiatków, chusteczki mokre, no bo muszą być obowiązkowo. Tutaj obok widzicie suszone pomarańcze, cynamon, tam mam anyż. To rzeczy, które będę chciała wykorzystać do kwiatków. I tutaj mam tak, w pierwszej widzicie mam klamereczki, różne spinacze, ćwieki, metalowe elementy, a z drugiej strony też jakieś spinacze, narożniki, klipsy,
to bardziej do żurnali. Kolejny pojemniczek. Tu mamy cekiny, cekiny, cekiny. Pięknie się mieni, niestety nie w tym świetle. A z drugiej strony mam koraliki, chwosty, klej na gorąco. Takie pierdółki. O, tu jeszcze mi kawa wyleciała. Ziarnka kawy sobie odłożyłam przed zmieleniem. I tak wyglądają właśnie rzeczy, które mam na wózku. Jednym i drugim. Dobra, resztę sobie schowam potem. Chociaż może od razu. Tutaj na dole widzicie stoi Big Shot. Nie mam na niego jeszcze miejsca. I teraz idziemy troszkę w górę. Tu sobie zawiesiłam sznureczek i mam tutaj kartkę, którą dostałam od Agnieszki, którą też Wam pokazywałam. I kartkę, którą zrobiłam na papieżanym cąbrze. Jak mi coś tutaj jeszcze dojdzie, to sobie też tak zawieszę. Fajnie ożywia to troszkę wnętrze. Tu mam listwę i tu mam taki koszyczek z mediami. Ja nie mam tych mediów dużo. Na pewno będę chciała mieć więcej, ale na chwilę obecną nie mam ich aż tak dużo. I tutaj też leży nagrzewnica klej na gorąco. Tu mam taśmę taką z magnesem. I różnego rodzaju media. Wosk, gesso, pastę strukturalną, pastę modelującą, mgiełkę. Tu mam papier ścierny w takiej kostce, bo do dekupażowych rzeczy mi się przydaje. A z tyłu mam dwa... O, wypadł mi klej. Z tyłu mam dwa opakowania suchych pasteli to do robienia kwiatków z foamiranu. Te dwa koszyczki to są takie z kredkami, markerami, cienkopisami, zakreślaczami, jak możecie zobaczyć. No, nie mam bardzo dużo markerów, a też bym chciała mieć więcej, bo chciałabym też więcej zacząć kolorować stempli. No, ale wiecie jak to jest, ja dużo rzeczy chcę, ale niestety czas mocno ogranicza. I wyżej mam 5 takich pojemniczków zawieszonych. Tutaj mam takie rzeczy jak spinacze do żurnali, do przyklejenia zdjęć, długopisy, zszywki, takie podręczne. Tutaj mam, może wyzumuję, o, rzeczy do robienia kwiatuszków z foamiranu i do żurnali, bo mam dudka do kwiatków, mam szpikulec, wodę w sprayu, gąbeczkę, tu mam dużą igłę. Tutaj trzymam pół perełki, a dwa koszyczki ostatnie to są różnego rodzaju kleje i taśmy. Ta czerwona taśma, taśma piankowa, magiki, jakieś inne kleje, buteleczka, widzicie, kleje w sztyfcie, także tu zbieranina klei. Następnie tutaj mam powieszoną paletkę, którą robiłam na warsztatach u Karoliny Czołby. Tu pokażę Wam od razu takie dwie półeczki. Tutaj i tutaj. Tu są moje wszelkiego rodzaju notatniczki. Notatniki, które dostałam, które sobie kupiłam. Dwa travelersy. To akurat dostałam od mojej siostry. I tutaj też jakieś takie specjalne notatniczki, które jeszcze nie mają swojego przeznaczenia. Instax, bo przydaje się do robienia zdjęć. I u góry trzymam sobie w pojemniczkach różne rzeczy. Może ja Wam pokażę i opowiem, nie będę wszystkich ściągać. Na górze ten pojemnik, który widzicie, tam wystaje kawałek zutera, bo tam trzymam bindownicę i nitownicę i kij do selfie. Mimo, że już jest niemodny. Wiecie, dlaczego tak mówię? To Wam tak wtrącę tylko, bo jak byłam kiedyś z mężem na wakacjach, no i byliśmy sami, wyciągnęliśmy sobie kij do selfie, żeby sobie razem zrobić zdjęcie, a pani, która przed nami szła, tak prychnęła, bo to było za granicą, chyba nie wiedziała, że my też z Polski jesteśmy i zrozumiemy, i powiedziała tak, kij do selfie? Ale to już nie jest modne. Wiecie, to nie chodzi o modę, to chodzi o zdjęcie. No ale różnie ludzie podchodzą. Okej, wracamy. Drugi pojemniczek, tam trzymam dziurkacze, które mam i nożyczki ozdobne. Kolejny pojemnik to jest ze stemplami. On jest cały, może zobaczycie trochę, wypełniony stemplami. I teraz tak, jeżeli chodzi o te pojemniki, w planach mam pociągnąć je białą bejcą, żeby mi pasowały. Chociaż takie też mi się podobają, ale chciałabym białą bejcą je pociągnąć. I muszę znaleźć też sposób na przechowywanie tych stempli. Część mam wyjętych, część w opakowaniach, jakoś to po prostu posegregować. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Niżej pojemniczek tutaj mamy małe papiery, 15 na 15, albo takie trochę dłuższe, a wąskie. Kolejny pojemnik, on jest dosyć ciężki, ale zdejmę i pokażę, bo tutaj trzymam wykrojniki i masę plastyczną. Tu mam już trochę odcisków zrobionych. Tu mam masę plastyczną i papierową, foldery do embossingu. Tutaj troszeczkę tych foremek silikonowych. I tu mam wykrojniki. Zdjęłam to dlatego, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Te wykrojniki pasowałyby mi chyba też w tą stronę, czy nie? No nie, nie pasowałyby. W każdym razie trzymam sobie je na tych matach. Te maty kupuję w sklepiku Gosi. I ja sobie z drugiej strony podklejam tekturą. I one są sztywne i wtedy mogę sobie śmiało po prostu, wiecie, przerzucać i widzę, co ja na tych wykrojnikach, na tych matach mam, jakie wykrojniki. Te dwie mam jeszcze nie podklejone, ale to sobie zrobię. I tak wygląda ta skrzyneczka. Wraca na górę. Ok. I tutaj mam też skrzyneczkę już trochę lżejszą. Tutaj mam tusze i maski. Różnego rodzaju tusze, widzicie, one są w stożkach poukładane. Przyrządy do tuszowania, gąbeczki, no i różnego rodzaju maski. Różne maski. I powiem Wam, że muszę sobie zrobić tutaj też taką rzecz, bo chciałabym, żeby każdy tusz od spodu miał rzepa i żeby te, którymi tuszuję dany tusz, żeby się trzymały. Ale to muszę rzepy kupić i też to zrobić. Chciałam Wam i tak pokazać tą pracownię, bo nigdy chyba nie będzie idealnego momentu. I co dalej? Tutaj stoją moje osobiste junk journale i już wiem, że nie chcę, żeby tu stały. Dlatego chciałabym sobie gdzieś tutaj jeszcze dorobić półeczkę jedną albo szafki, jeszcze nie wiem. I tam je właśnie trzymać. Tutaj mam parapet, guziczki w słoiku, widzicie z okna widok. Tu mam tą łapę do trzymania, jak nagrywam dla Was filmy i powiem Wam, że no, używam jej, ona mi się już psuje, bo mi się tam nadłamała i chętnie ją wymienię, bo średnio zadowolona z tej łapy jestem. Tu mam lampkę, maszynę do szycia, maszyna na stałe stoi na biurku, bo w przeciwnym razie by mi się nie chciało jej ciągle wyciągać, a poza tym jak jest pod ręką, to częściej też mogę jej używać. Szklana mata, biureczko, tutaj mam wysuwane i tutaj sobie zawsze trzymam rzeczy do aktualnego projektu i trymer. Tu mam matę do cięcia, trymer, tutaj akurat papiery, z których coś robię i do tego dodatki podobierane i zawsze mam to pod ręką, nie muszę, słuchajcie, skakać po tych pudełkach, szukać, co jest mi potrzebne. Krzesełeczko i teraz nurkujemy pod biurko. I tam, kochani, mamy tak, taką bardzo dużą, bardzo duże płótno. Po to sobie kupiłam mniejsze, żeby sobie najpierw popróbować. Tutaj mamy kosz na śmieci, a tam jest jeszcze jeden taki pojemnik i tam w tym pojemniczku mam jakieś takie drobne rzeczy zdekupażowane. Jakbyśmy sobie sięgnęli tutaj za biurko, tego też nie będziecie widzieć za dobrze, ale tam trzymam po prostu maty do bigowania, dużą tą Marty Stewart i duże bloki techniczne, czarne, białe, kolorowe czy brystole. Tutaj jest jeszcze jedna szafeczka i nie uda mi się wyciągać wszystkiego, musiała tymi wózeczkami wyjeżdżać, ale może zobaczycie w ten sposób. Troszkę rozjaśnimy, ok. Tutaj trzymam sprężyny, jakieś taśmy, tam mam też taką gąbeczkę podklej na gorąco i taśmy washi. Natomiast na dolnej półce trzymam sobie gotowe bazy albumowe, kartki, bazy kartkowe i różnego rodzaju takie dodatki do journali, typu jakieś małe papierowe kieszonki, kopertki. I też opakowania na kartki, takie foliówki. Jak zrobię kartkę, to mogę zapakować taką foliówkę. I tak to praktycznie wygląda, ale to jeszcze nie koniec. Jak się troszeczkę cofniemy, to chciałabym Wam jeszcze pokazać tutaj pod łóżkiem.
Mam trochę rzeczy. Tu mam materiały i to na pewno też chcę, żeby wylądowało w takim pojemniczku, jak mam tutaj. Tu jak wyciągniemy, to mam rzeczy do dekupażu. Bardzo dużo nie dekupaży, nie będę tego wszystkiego też wyciągać, ale jakieś farby, kleje, bejca, klej do szablonów, do spękań, świeczka do przetarć, jakieś drobne elementy do ozdobienia, typu mydełka, zakładki. Ten cały karton też będę wymieniać na wszystkie, chcę takie pojemniki mieć. Ten cały karton jest z materiałami, to głównie do żurnali. Następnie mamy dwa takie pojemniczki i tu trzymam jakieś stare książki, papier kawowy, które sobie zrobię, różnego rodzaju różne faktury papierów, które głównie używam właśnie do żurnali. To duże to jest mój album do Project Life. Trzymam go na razie tutaj, bo on jest jeszcze niezapełniony cały i ja go będę jeszcze uzupełniać. A tam w samiuśkim rogu, w tym pojemniczku, trzymam sobie wszystkie serwetki do dekupażu, których też używam do junk journal. I tak to, kochani, wygląda. Z tych rzeczy pod łóżkiem korzystam dużo mniej, dlatego właśnie one tak wyglądają. Tak są, tak nisko i głęboko wsadzone. I ostatni rzut oka. Jeżeli zrobię jakieś unowocześnienia albo zmiany, to na pewno zrobię Wam kiedyś jeszcze filmik z takim właśnie jeszcze raz oprowadzeniem po mojej pracowni. Ok. I to już wszystko na dzisiaj, kochani. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!